Ale mówię o niej po to, że w historii nie wolno takich rzeczy ukrywać. Porucznik Bolesław Stańczyk w Narodowych Siłach Zbrojnych, oficer operacyjny Komendy Powiatu 5, czyli Warszawa Zachód, pod pseudonimem Leon Lęcki, 1 sierpnia 1944 roku znajduje się w Warszawie w sprawach służbowych. On nie wie, że powstanie wybuchnie, ale gdy powstanie wybucha, on się zgłasza do walki. Przyjmuje nowy pseudonim, Ksen. I pod tym pseudonimem cały czas jest na pierwszej linii walki. Nawet mimo odnoszonych ran nie schodzi z barykad, nie schodzi z placówek powstańczych. W ogóle ma ciekawą drogę życiową. Urodził się w 1919 roku. W 1939 roku bierze udział w wojnie obronnej, ale na froncie wschodnim z bolszewikami. Tam się dostał do niewoli, z tej niewoli uciekł. W konspiracji z Narodowych Sił Zbrojnych w Komendzie Powiatu 5, Warszawa, tak jak mówiłem. I gdy wybucha powstanie, on znajduje się na Starym Mieście. Jest w grupie Barry. Barry to jest major Włodzimierz Kozakiewicz z Narodowych Sił Zbrojnych, jedno z większych zgrupowań na Starówce. Następnie jest dowódcą, po prostu dowódcy w batalionie Zośka. Jest jednym z tych nielicznych, który wyprowadza grupę powstańczą górą, nie kanałem ze Starego Miasta, ale górą przez pozycje niemieckie, przez ogród Saski. Zrobili to w ten sposób, że umundurowani byli, tak jak powstańcy, w sposób niejednolity, ale mieli duże części umundurowania niemieckiego, kilki oczywiście niemieckie hełmy, kilka osób z przodu, które znały biegle język niemiecki. Dochodząc do pozycji niemieckich, są pytani o hasło, a oni wulgarnie odpowiadają, że właśnie zeszli z pola walki, hasło do nich nie dotarło i w tej chwili idą, czekają na zmiany. Zresztą wyglądają na takich, którzy są rzeczywiście zmarnowani. Wyprowadzili tę grupę bez żadnych strat górą. Jedyni, którym to się udało. Porucznik Stańczyk był jednym z dwóch dowódców, który tę grupę przeprowadził. Po wyjściu ze Starego Miasta trafia do Śródmieścia. Tam jest zastępcą dowódcy reszty zgrupowań Zośki i Parasola. To jest zgrupowanie Broda 53. Następnie są oddelegowani na Czerniaków i tam dopiero kapitulują. W Powstaniu Warszawskim za odniesione rany, za męstwa, za pełnione stanowiska jest odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznym. Proszę zwrócić uwagę, tylko Krzyżem Walecznym. Ale to jest dużo, bo Krzyż Waleczny nie był dawany za nic. To dzisiaj często w życiorysach spotykamy, że bardzo wielu uzurpatorów obwiesza się różnymi świeciłkami jak księżaci Armii Północnej Korei. Tu, z tyłu, na pośladkach, wszędzie tam dają jakieś medale. Tego tak nie rozdawano za nic i wszystkim. To było szczególne wyróżnienie. Drugie w hierarchii oznaczenie bojowe, bo Virtuti Militari następnym jest Krzyż Waleczny. On Virtuti Militari nie dostał. Dostał awans oficerski, o jeden stopień więcej. Ale co się później dzieje? W powstaniu nikt nie pytał, gdzie byłeś wcześniej, co robiłeś. Tylko jakie masz kwalifikacje, jaki masz stopień, nadajesz się na funkcję dowódcę, sprawdzamy cię, idziesz do wyznaczonych zadań. On się sprawdził. Później po niewolach niemieckich w 1946 roku trafił do Londynu. Tam staje przed komisją weryfikacyjną byłej Armii Krajowej, która dokładnie sprawdza, czy człowiek był do tego uprawniony. Czy miał patent oficerski, czy są jacyś świadkowie, czy ma jakieś dowody i jego przebieg konspiracji. Jak ujawnił, że był oficerem Narodowych Sił Zbrojnych, co mu zrobiono? Zabrano mu awans oficerski z powstania. Został zdegradowany. Ja go nie poznałem nigdy osobiście, ale wielokrotnie dzwonił, rozmawiałem z nim. To był wybitny inżynier, konstruktor nietypowych konstrukcji stalowych w Stanach Zjednoczonych. Człowiek, który miał wyjątkową pozycję społeczną i majątkową. Jemu na zaszczytach nie zależało. Ale prawie za każdym razem, tak bardzo delikatnie, widać było, że jednak to go boli, prosił, żebym sprawdził, kto i dlaczego mu ten awans zabrał. On mówi, wie pan, mnie to jest niepotrzebne, ja mam 80 lat, ja stoję u schyłku życia. Ale dlaczego? Dlaczego innym dawali po kilka razy, a mi zabrali to jedno,
co dostał za bezpośrednią walkę. Oczywiście dzisiaj się tego już nie da sprawdzić, ale ta małość i podłość ludzi, nawet w tym wymiarze, też jest częścią naszej historii. Też powinniśmy o tym pamiętać. Jak jest traktowana jedna organizacja, która zasłużyła na więcej, jak jest traktowana druga organizacja, taka jak Armia Ludowa, która nie zasłużyła na nic, naprawdę na nic, na wieczyste potępienie, na pozbawienie wszelkich placów, ulic, szkół i imienia, tablic. Bo jeśli mieli przed sobą siły dwóch wrogów, faszysty niemieckiego i faszysty polskiego, to znaczy, że oni byli przeciwko nam. To była organizacja ideologiczna. A teraz chciałbym wrócić do początku. Cały czas są i będą spory, czy powstanie warszawskie było zasadne, czy było koniecznością, czy musiało wybuchnąć, czy było błędem, tak jak niektórzy to nazywają, albo nawet obłędem. To są bardzo ważne pytania. I tego typu dyskusji, jeśli jest poważne, jeśli ludzie posługują się konkretnymi argumentami, nie wolno stawiać żadnych tam, żadnych granic. Musimy, powinniśmy rozmawiać o wszystkim. Jest oczywiście do zachowania pewien poziom. Dyskusja może się toczyć o faktach, a nie o czymś gdybaniach, mniemaniach. Niestety z tym mamy do czynienia. Powstanie warszawskie było koniecznością. I powstanie warszawskie było błędem. Nie ma w tym żadnej sprzeczności. Dlatego chcę o tym powiedzieć trochę więcej. Atmosfera, jaka była przed 1 sierpnia, była taka, że ludzie przez 5 lat okupacji straszliwej, gdzie szczególnie Warszawa, człowiek wychodził z domu rano i nie wiedział, czy po południu wróci. Może być złapany, postawiony gdzieś przed ścianą, rozstrzelany na miejscu i nawet nie będzie ewidencji, kto to był, bo Niemcy tego typu egzekucja nie sprawdzają. Czyli dzień w dzień była groza. Jeszcze żyję, ale nie wiem, czy to żyje jutro. Ile lat w takim napięciu można żyć? Ile lat trzeba myśleć o tym, żeby się takiego okupanta pozbyć? Chyba, że są organizacje, które szykują tych ludzi do walki. To jest jak najbardziej zasadne. Strona napadnięta ma prawo bronić się na wszelkie możliwe sposoby. Napadający, agresor, nie tylko nie ma prawa napaść, ale nie ma prawa postępować tak ze swoją ofiarą, tak jak postępowali Niemcy. A mamy coraz częściej taką dziwną narrację, która przyjmowana jest także w Polsce, często przez znanych, cenionych publicystów, że to powstańcy tak naprawdę są winni tragedii Warszawy. To oni do tego doprowadzili. Jakby siedzieli cicho, to by się nic nie stało. Tylko podstawowe rzeczy. Ilu ludzi zginęło w Warszawie przed powstaniem warszawskim? Jak nie było powstania? Setki tysięcy ludzi. Nie było Niemców do tego potrzeby powstania. Mordowali od początku, mordowali cały czas. I teraz ten sposób rozumowania, że to my jesteśmy winni, nie jest przypadkowy. On jest na rękę. Co więcej, on został przez Niemców wymyślony. Mało kto o tym wie. Dowódca obrony Warszawy ze strony niemieckiej, generał Reiner Stein, po wojnie jest w sowieckiej niewoli. Tam oczywiście składa obszerne zeznania, jego przesłuchują i między nimi padają jego słowa. On za Warszawę przecież odpowiada. On mówi tak: odpowiedzialność za cierpienia zadane ludności Warszawy spoczywa nie tylko na nas, Niemcach, ale także na dowódcach Armii Krajowej, którzy rzucili ludność Warszawy do walki. Czyli winna jest ofiara. Jeśli ja wyjdę na ulicę, napadnie mnie 3 bandziorów jakimiś kijami, drągami, pierwszym moim odruchem jest bronić się. Może mi się uda uciec, może jednego przewrócę, może drugiemu się wyrwę. To jest naturalne nasze rozumowanie. Nie kładziemy się, mówimy, bierz tam co chce. Nie każdy z nas jest owsiakiem. Jesteśmy skłonni do obrony własnej wolności, własnej godności. I to było przyrodzone prawo warszawianów. Bronić się przed agresorem. Za wszystkie zbrodnie popełnione w Warszawie odpowiadają tylko i wyłącznie Niemcy. Za wszystkie zbrodnie ich sojuszników, te formacje ukraińskie, formacje z Ostregionów, formacje zbrodniarzy niemieckich,
którzy byli wypuszczani z obozów koncentracyjnych z wyrokami śmierci. Jeśli będziecie mordować na wielką skalę, to nasz wspaniały Führer daruje wam życie. Za to wszystko odpowiadają Niemcy, a nie Polacy za to, że się bronili. Być może by tak było, gdybyśmy przyjęli postawę pojednawczą, z rękoma do góry. Wychodzilibyśmy z Warszawy, wtedy poddając się bez walki. Może więcej ludzi by się uratowało, ale może nie. Znamy dokładnie plany niemieckie przed powstaniem. To, co nakazywał Heinrich Himmler, osoba numer 2-3 w hierarchii niemieckiej wtedy. Mordować ludność cywilną, kobiety i dzieci, bez skrupułów, żeby nie było żadnych wyjątków. Oni by to robili, bo robili to wcześniej. Tak jak mówię, setki tysięcy ludzi zginęły w Warszawie, wywiezione z Warszawy do obozów zakładów czy obozów koncentracyjnych i te osoby zostały zamordowane. Więc nie powstanie, nie powstańcy są winni. Powstanie było przygotowywane od samego początku niemieckiej okupacji. Od grudnia 1939 roku plany operacyjne szykowane na początku w służbie zwycięstwa Polski, później w Związku Walki Zbrojnej, wreszcie w Armii Krajowej i analogicznie, na przykład w Narodowych Siłach Zbrojnych, zakładały walkę powstańczą, że dojdzie do wybuchu powstania. To wszystko było obwarowane wieloma szczegółami, które były bardzo ważne. Nie tylko, że robimy powstanie, ale kiedy, jak, jakimi siłami. To wszystko było ważne po to, żeby to nie były bezmyślne działania. Od gdzieś w połowie 1943 roku sprawa polska została przesądzona. Polacy sobie nie zdawali z tego sprawy. Wtedy nie było telefonów, Facebooka, internetu. Nie można było natychmiast się porozumiewać, oceniać sytuację, uzgadniać stanowisko. Ta wiedza była bardzo fragmentaryczna, niepełna. Za posiadanie, słuchanie radia była kara śmierci. Za gazetki była kara śmierci. A to był jedyny dostęp do wiedzy. Zagraniczne rozgłośnie lub gazetki konspiracyjne. Nie każdy czytał. Tak naprawdę konspiracji podczas II wojny światowej w Polsce zaangażowanych było zaledwie około 7% Polaków. 93% nie. Ci ludzie nic nie robili. I nie możemy ich potępiać, że nie byli aktywni, że nie chcieli czegoś robić. Olbrzymia większość nie robiła nic. Chciała tylko i wyłącznie jakoś przetrwać. Nie chcieli się narażać dodatkowo. Jeśli nie robię nic, to może jakoś przeżyję. Jak mnie Niemcy gdzieś złapią, to może wypuszczę. Jeśli będę coś robić, jeśli się zaangażuję, to ta śmierć jest prawie pewna. Z gazetką, z bronią, z jakimiś rozkazami. Moje życie w tym momencie przepada. Więc 93% Polaków nie konspiruje. I my ich za to nie możemy potępiać, bo mieli do tego prawo. Tylko teraz proszę spojrzeć na naszą historię. O których Polakach my mówimy? Czy o tych, którzy coś się wydali więcej niż od nich wymagano? Przecież wszystkie formacje konspiracyjne były ochotnicze. Nikt nikogo do niczego nie zmuszał. Nikt nikomu nie kazał. Ludzie szli sami. Uważali, że tak trzeba. Mieli w sobie to poczucie, że trzeba się poświęcić dla siebie, dla własnej rodziny, ale także dla innych. I ci ludzie są w naszej historii. Ich dowódcy są w naszej historii. Ale ta pozostała rzesza ludzi, która nie robiła nic, w historii jest tylko i wyłącznie tłem. Tak było i zawsze będzie. Więc nasza szczególna uwaga dotyczy tych, którzy w sposób szczególny się poświęcali. Ludzie rozumowali w ten sposób, że gdy nastąpią warunki, gdy Niemcy będą pobici, zaczną się wycofywać z frontu wschodniego, przez analogię do I wojny światowej, wtedy takie sprzyjające warunki do wybuchu powstania nastąpią. Do tego trzeba się szykować, trzeba zbierać broń, trzeba szkodzić ludzi, formować konspiracyjne oddziały, wyznaczać zadania, robić ćwiczenia, na małą skalę stosować odwet walki, robić napady na Niemców, tam gdzie to będzie sprzyjające, żeby zdobyć broń, zaopatrzenie, ale nie robić akcji na wielką skalę, dlatego że represje niemieckie są potworne. Za każdego zlikwidowanego Niemca. Niemcy mordują 50, 100, a czasami więcej Polaków. Na taką wymianę nie mogliśmy z okupantem oczywiście
iść. Nie było nas na to stać. Obowiązywała ekonomia krwi. Podstawowym zadaniem polskiego państwa podziemnego, sformułowanym już w 1942 roku przez delegaturę rządu na kraj, o czym mało kto wie, o tym też się nie mówi, była nie walka o niepodległość, bo to było dla wszystkich oczywiste, ale było ocalenie zasobów substancji żywej narodu. Przy tych ogromnych stratach, jakie ciągle ponosiliśmy, należało dążyć do tego, żeby te straty minimalizować, a nie je jeszcze bardziej powiększyć. Gdy ten moment nadejdzie, gdy powstanie będzie mogło wybuchnąć jako jednorazowy czyn z oparciem Zachodu, czyli polskich sił zbrojnych na Zachodzie, specjalnie stworzona brygada generała Sosabowskiego, miała być rzucona do kraju, miał być rzucony ciężki sprzęt, broń przeciwpancerną, potem będzie szkoleni cichocieni, 300-kilkunastu zrzucono, setki czekały jeszcze w pogotowiu. To miała być ta kadra dowódcza dla sił powstańczych. My się do tego szykowaliśmy. I sprawa polska wyglądała w ten sposób, że byliśmy święcie przekonani, że mamy sojuszników. I ci sojusznicy, mimo że w 1939 roku nie wywiązali się tak, jak powinni, jednak są sojusznikami, a my walcząc prawie na wszystkich frontach świata za wolność waszą, mamy prawo oczekiwać, że w przyszłości oni będą walczyć także za wolność naszą. I nam tę walkę umożliwią, że nam w tym pomogą. Na początku te nadzieje były oczywiście czymś podparte. To nie były jakieś rzeczy wymyślane. Mając takie deklaracje, jakie za chwilę przytoczę, można było w te zapewnienia aliantów wierzyć. Winston Churchill, premier Wielkiej Brytanii, w momencie upadku Francji, skierował takie słowa do polskiego naczelnego wodza i premiera w tamtym czasie, generała Władysława Sikorskiego. Jesteśmy towarzyszami broni na śmierć i życie. To jest przysięga. To jest coś, co zobowiązuje. Myśliśmy za nich na śmierć. Mogliśmy zrezygnować. Polska podbita, okupowana. Na Zachodzie nie mieliśmy właściwie nic do roboty. Dlaczego tak? Formować polskie wojsko, walczyć w obronie tych, którzy nie bardzo wiemy, czy będą walczyli w naszej obronie. Ale Polacy uznali. Po pierwsze, wróg jest wspólny. Po drugie, jeśli my z siebie tyle damy i daliśmy, no to były nie tylko siły lądowe, ale polska marynarka wojenna i przede wszystkim fenomenalne, fantastyczne polskie lotnictwo, to ta ofiara nie pójdzie w zapomnienie. Było także poparcie ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych. Prezydent Franklin Delano Roosevelt w 1941 roku w depeszy do prezydenta Rzeczpospolitej Władysława Raczkiewicza pisał tak. Bohaterski opór, jaki naród polski stawia w ostatnich 2 latach, jest natchnieniem nie tylko Ameryki, ale dla wszystkich ludów miłujących pokój. Mamy z takich sojuszników i tak głęboko moralnie wypowiedzi tych przywódców, mieliśmy prawo mieć absolutne przekonanie, że nie zostaniemy zostawieni sami sobie. Gdy sprawa polska rozstrzygała się na scenie II wojny światowej, rozstrzygała się na wschodzie. Założenia były takie, że do Polski przyjdą alianci zachodni, że to alianci zachodni pokonają Niemców. Alianci zachodni zwlekali z ofensywą. Im było bardzo na rękę, że główny ciężar walk ponosi Związek Sowiecki. Sowieci byli do tego zmuszeni. To nie to, że Stalin chciał. Przecież był najlepszym sojusznikiem Hitlera, ale został napadnięty, więc musiał się przeciwstawić, musiał się wytrwalić. Zachód robił wszystko, żeby własną ofensywę opóźnić, żeby własne straty minimalizować. To był ich interes. Z tego punktu widzenia możemy ich zrozumieć. Dla nas jednak to była tragedia. Opóźnienie frontu zachodniego o rok czy półtora spowodowało, że ziemie polskie miały się dostać pod panowanie Sowietów. Sowieci nie byli naszym sojusznikiem. Byli sojusznikiem naszych sojuszników, jak to się wtedy nazywało. Ale przecież pamiętano, co robili do czerwca 1941 roku. Byli w swój okupanty. Byli najlepszym sojusznikiem niemieckich nazistów. I tej tragedii polskiej rozpoczął się akt ostatni.
Alianci zmieniali front, jeszcze raz o tym nie informując. Wyjątkowo bezczelny, mówię bezczelny, z pewną premedytacją, był prezydent Stanów Zjednoczonych w rozmowie z przedstawicielem papieża Piusa XII, arcybiskupem Nowego Jorku, kardynałem Francisem Spellmanem. Kardynał podczas rozmowy z prezydentem USA oczekiwał odpowiedzi, że do Ojca Świętego dochodzą niepokojące informacje. Kraj, który pierwszy przeciwstawił się dwóm europejskim zbrodniczym totalitaryzmom, Polska, który pierwszy nie oddał pola bez walki, gdzie Polacy walczą na wszystkich frontach, pomagają wszystkim innym, mają być podobno zostawieni na łup Sowietów. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy przedstawiciel wolnego świata, wielkiego wolnego państwa, jakim są Stany Zjednoczone, jest w stanie przekazać dla Ojca Świętego jakieś pozytywne informacje, że tak się nie stanie, że Ameryka stanie w obronie Polski. Usłyszał coś, co jest trudne do przyjęcia, co bardzo boli. Prezydent Roosevelt powiedział mu tak. Ludność wschodniej Polski marzy, aby stać się Rosjanami. On nas sprzedał jeszcze przedtem, zanim Sowieci ponownie weszli na ziemię Polski. Z góry zostało to przesądzone, że Polski nie będzie. Oni o tym bardzo dobrze wiedzieli. Oszuści, którzy cynicznie grali na naszych uczuciach, którzy przyjmowali naszą pomoc, nic za to nie oferując. I gdy później się już to wyjaśniło, gdy stało się jasne, że ich postawa jest taka, przestali to ukrywać. Ten sam prezydent USA depeszy do swojego ambasadora w Moskwie, który informował o sytuacji, co Sowieci zamierzają zrobić w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym także z Polską. On mu odpowiada, czyli daje dyrektywę dyplomatyczną. Nie dbam o to, czy kraje sąsiadujące z Rosją zostaną skomunizowane. To jest tak daleko od jego kraju, że jego to nie interesuje. A to jest przesądzenie naszego nieistnienia. Równie cyniczny jest premier Wielkiej Brytanii, który jest zdeklarowany, zdecydowanym antykomunistą i zawsze takim był. On traktował komunistów jako zło. On był rzecznikiem tego, żeby ofensywa w Europie rozpoczęła się przez Bałkany, żeby odciąć Sowietom dostęp do Europy Zachodniej. Wtedy Polska rzeczywiście byłaby wyzwalana przez aliantów zachodnich. Roosevelt się kategorycznie na to nie zgadza. Opóźnić, uderzać tylko z Zachodu, wyzwalać te kraje, które są w cudzysłowie nasze. Gdy po Jałcie stało się jasne, jaka jest postawa aliantów, generał Władysław Andrus, dowódca II Polskiego Korpusu, 21 lutego 1945 roku udaje się na rozmowę do Roosevelta i przypomina te wszystkie deklaracje, te wszystkie zobowiązania, że my z siebie daliśmy wszystko. Mamy wasze zobowiązanie, że granica polska wschodnia będzie nienaruszona, że nasza suwerenność, niepodległość będzie zachowana. Tu już słyszę otwartym tekstem. Sami jesteście temu winni, to mówi Churchill. Myśmy wschodnich granic Polski nigdy nie gwarantowali. Pospolity oszust, cynik. W polityce tak się dzieje. Tak ludzie postępują. Z dnia na dzień zmieniają zdanie. Ale my tego przecież nie akceptujemy. On, Anglosas, pokazuje, jak to rozumie. Że tego w ogóle nie było. Mamy dzisiaj dosyć wojska i waszej pomocy już nie potrzebujemy. Może pan swoje dywizje zabrać. Obejdziemy się bez nich. Nie mówił tego w 40 roku, gdy polscy lotnicy bronili Wielkiej Brytanii. Nie mówił tego w Afryce. Nie mówił tego na Bliskim Wschodzie. Nie mówił tego w kampanii włoskiej. Nie mówił tego w czerwcu 1944 roku ze wspaniałą popełnią dywizji pancernej generała Maczka. Wszyscy wtedy byliśmy potrzebni. I nie mówili nam, zabierzcie swoje wojsko, mamy dosyć swojego. Wtedy nie. Teraz już tak. I tu błędem było niezrozumienie przez ówczesnych polskich polityków i ówczesnych polskich dowódców tej sytuacji. Niezrozumienie. Pewne rzeczy do nich nie dochodziły. Generał Tadeusz Komorowski, pseudonim był nie mylić
z hrabią przez cecha Bronisławem Komorowskim, hrabią Szamem, i depeszy do naczelnego wodza. 26 listopada 1943 roku informuje swojego dowódcę o koncepcji akcji burzy. Skoro nie jest możliwe jedno wielkie powstanie, skoro od wschodu idą bolszewicy, lada chwila będą na naszej ziemi, nie są naszymi sojusznikami, nie wiemy jak się zachowają, to znaczy mniej więcej wiemy, możemy sobie wyobrazić. Szykujemy polskie wystąpienie, lokalne powstanie, żeby zamanifestować, że Polska jest, żyje, że Polska podziemna wychodzi z ukrycia, że istnieje polska administracja, czyli delegatura rządu na kraj, istnieje polskie wojsko, które będzie w tej ostatniej fazie, gdy Niemcy się wycofują, bić się z Niemcami i kolejno wyzwalać polskie miejscowości. To jest koncepcja akcji burzy. Generał Komorowski informuje naczelnego wodza w ten sposób. Nakazano ujawnienie się wobec wkraczających Rosjan, dowódcom i oddziałom, które wezmą udział w zwalczaniu uchodzących Niemców. Ta koncepcja jest tak naprawdę bez zarzutu. Sowieci cały czas informowali Zachód, że w Polsce jest tylko jedna organizacja, która walczy z Niemcami. To są komuniści. NZAK to są reakcjoniści, którzy współpracują z Niemcami i nic kompletnie nie robią. I tak jeszcze to nie jest taka propaganda z tamtego okresu, jaka jest dzisiaj na przykład w Stanach Zjednoczonych, jak historycy zachodni przedstawiają AK. W głowie się nie mieści, ale to jest prawda. W tych publikacjach, które są także elementem edukacji szkolnej, bo na tej podstawie przeprowadza się zajęcia we wszystkich szkołach amerykańskich, możemy się dowiedzieć, że Armia Krajowa to była taka formacja, która do klęski Niemiec pod Stalingradem na początku 1943 roku stacjonuje w garnizonach niemieckich i bierze udział w Holokauście. Gdy AK-owcy zobaczyli, że Niemcy jednak wojnę przegrają, zaczynają się ze wschodu wycofywać, uciekli z bronią do lasu, więcej tak jak Kuba. Ale są tak antysemicy i tak zezwierzęceni, że nie wytrzymują. Jeśli Niemcy jeszcze jakieś lokalne operacje przeciwko ukrywającym się Żydom prowadzą gdzieś w lasach, jakieś pacyfikacje, AK-owcy wychodzą, przyłączają się do nich i biorą w tym udział. Możecie sobie to wyobrazić w polskiej szkole? Dzisiaj? Teraz? Nie. Ale jakby nie było zmian za 10-15 lat, możecie sobie to wyobrazić? Tak by było. Do tego to wszystko zmierza. Te wszystkie opowieści, to hańbienie po śmierci żołnierzy wygląda, to naigrywanie się z września 1939 roku, że Polacy rzekomo z szablami na czołgi uderzali. To towarzysz Wajda na takie filmy serwowe. To jest cały czas ta sama narracja. Poniżyć nas jak najbardziej, ogłupić, pokazać innym, że jesteśmy podwartościowym narodem. Wtedy jeszcze tego aż na taką skalę nie było. Generał Komorowski uważa, że skoro jest taka fałszywa propaganda, trzeba zamanifestować, że Polska istnieje. I to jest jak najbardziej do przyjęcia przez wszystkich zrozumiałe. Ale jest pewien punkt w tej depesze, który niepokoi. W tym punkcie, czyli ujawnianie się wobec wkraczających Sowietów, rozkaz mój jest niezgodny z instrukcją rządu. To jest prawda. Polski rząd na wychodźstwie i naczelny wódz stali na stanowisku, że bolszewikom nie można ujawniać aktywów polskiego państwa podziemnego. Działania powstańcze, lokalne tak, jak najbardziej, bić Niemców, wyzwalać poszczególne polskie miejscowości, następnie ludzi najbardziej zagrożonych konspirować, przerzucać na inny teren i przede wszystkim malinować, chować broń. Nie dać zniszczyć organizacji, potencjału polskiego państwa podziemnego. A generał Komorowski świadomie mówi, że należy ujawniać się przed bolszewikami, w dodatku wie o tym, że to jest niezgodne ze stanowiskiem polskiego rządu i z rozkazami naczelnego wodza. Za coś takiego powinna być odpowiedzialność karna. Co więcej, w jednej z następnych depesz 7 stycznia 1944 roku, gdy od 3 dni bolszewicy są już na skrawkach wschodniego terytorium II Rzeczpospolitej, generał Komorowski informuje naczelnego wodza o swoim stanowisku, jak ma wyglądać procedura postępowania wobec bolszewików.
Wobec wkraczającej na ziemię naszą regularnej armii rosyjskiej wystąpić w roli gospodarza. To nie była armia rosyjska, to była armia sowiecka. To słownictwo też jest specyficzne. W organizacjach niepodległościowych bardzo tego pilnowano, rozróżniano. Rosji carskiej już nie było. Była bolszewik, była Rosja, ale komunistyczna, a tak naprawdę Związek Sowiecki. Więc tą główną, wspólną nazwą dla wszystkich było Sowieci i państwo Sowietów, ten rzekomy kraj prawny. Czyli wystąpić w roli gospodarza. Tu można przyjąć stanowisko, że trzeba się z tym zgodzić. Byliśmy u siebie gospodarzami, mieliśmy prawo zamanifestować, że wy wchodzicie na nasze terytorium. A to, co jest dalej, po prostu przeraża. Miejscowy dowódca Polski winien się zgłosić wraz z mającym się ujawnić przedstawicielem cywilnej władzy administracyjnej u dowódcy oddziałów sowieckich i stosować się do jego życzeń. Jak można stosować się do życzeń okupanta? Manifestujemy wolę trwania, wolę niepodległości, ale jednocześnie mamy się stosować do ich życzeń. Jakie są życzenia sowieckie? Wychodźcie z konspiracji. Stworzymy z was akowskie dywizje. Razem pójdziemy bić Germańca na Berlin. Będziecie mieli swoje dowództwo, swój lądy. Nikt wam się w to nie będzie wtrącał. We wschodnich okręgach, nie we wszystkich, ale lwowskim, wileńskim, te sowieckie propozycje zostały przyjęte za dobrą monetę. Dowództwa tych okręgów ujawniły się przed Sowietami. Poszły na rozmowy. Część z nich zginęła, reszta pojechała na Syberię. Jak można było doprowadzić do zniszczenia tego potencjału przez tyle lat budowanego w jednej chwili? Oddać na pastwę bolszewikom to, co tak cierpliwie budowano. Nie można było, ale to niestety zrobiono. Zupełnie inna postawa została przyjęta w Narodowych Siłach Zbrojnych. Gdy stało się jasne, że Armia Krajowa szykuje się do powstania, że akcja burza będzie, poszczególne okręgi Narodowych Sił Zbrojnych otrzymały dyspozycję od dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych, żeby z całych sił pomagać i oddać cały swój potencjał do wspólnej walki. To jest jeszcze przed Stalinem. To są instrukcje z listopada 1943 roku, wtedy, kiedy ujawniona zaczyna być koncepcja akcji burzy. Dowództwo AK informuje, dowództwo NZ informuje swoje okręgi, jaka ma być przyjęta procedura. Przystąpić do rozmów mających na celu ustanowienie na okres tarć zbrojnych wspólnego jednolitego dowództwa operacyjnego, scalenie już obecnie całego szeregu wysiłków wojskowych, opracowania wspólnych planów akcji zbrojnych wraz z podaniem poszczególnych zadań poszczególnym oddziałom wojskowym różnych organizacji. I po kolei są tylko następujące postulaty. Wszędzie tam, gdzie starszeństwo mianowania i wyższy stopień wojskowy jest w oddziałach Narodowych Sił Zbrojnych, próbować uzyskać dowództwo wspólne dla tego oficera. Ale nie jest to wymóg kategoryczny. Piszą, że jeśli druga strona, jako ważniejsza, silniejsza, się nie zgodzi, ustąpić, całkowicie się podporządkować. To nie zostało niestety wykorzystane. Ale postawa NZ-owska, w momencie, kiedy się rozpoczyna tragedia akcji burzy, preludium do powstania warszawskiego, ta postawa jest zupełnie inna. Ówczesny dowódca Narodowych Sił Zbrojnych, pułkownik dyplomowany Tadeusz Kurcusz, pseudonim Żegota, w rozkazie z 15 stycznia 1944 roku, to jest cały czas powtarzam, przed scaleniem Zaka, informuje: Narodowe Siły Zbrojne walczyć będą o przywrócenie Polsce wszystkich jej ziem wschodnich. W sytuacji obecnej wydaje następujące polecenia ogólne. Po pierwsze, wojska sowieckie na terytorium Polski muszą być traktowane za wojska wrogie. Z uwagi jednak na obecne położenie międzynarodowe oraz konieczność zwalczania Niemiec siłami ich wszystkich przeciwników, polecam na podstawie instrukcji rządu Rzeczpospolitej i rozkazu wodza naczelnego unikać konfliktów z regularnymi wojskami sowieckimi. Po trzecie, na podstawie instrukcji rządu przewidującej współpracę z wojskami sowieckimi, jedynie w wypadku
poprzedniej normalizacji stosunków polsko-sowieckich podają do wiadomości, że wszelka współpraca obywateli polskich z wojskami sowieckimi jako działanie wbrew rozkazom rządu i interesom narodu polskiego traktowana będzie jako zdrada państwa polskiego. Po czwarte, dążenie do normalizacji stosunków z rządem sowieckim, a nie ewentualne osiągnięcie tego porozumienia, nie może powstrzymać bezwzględnej walki z komunizmem i rozkładowej akcji agentów bolszewickich na ziemię Polski. To jest postawa polskich niepodległościowców. I co ciekawe, przez kilkadziesiąt powojennych lat historiografia nakierowana na gloryfikację Armii Krajowej, mówię w tym sensie pozytywnie, żeby przywrócić pamięć i cześć tym ludziom, nastawiona była na to, że AK były jedynym legalnym wojskiem. Narodowe Siły Zbrojne jakoby nie uznawały naczelnego wodza i nie uznawały polskiego rządu na wychodzie. Jest to nieprawda. Od samego początku Narodowe Siły Zbrojne uznawały, co więcej, uznawały chyba bardziej, bo nigdy się nie przeciwstawiły. Dowództwa NSZ i zaplecza politycznego byli wysyłani kurierzy do Londynu, którzy informowali o sytuacji polskiego podziemia, jak to wszystko wygląda. Uzyskali szczególną przychylność generała Kazimierza Soskowskiego, człowieka innej orientacji, przecież to był senator, piłsudczy i świetnie się z narodowcami dogadał. Ale najważniejsze jest to, że jedynym ugrupowaniem, które działało zgodnie z polskim interesem narodowym, ale jednocześnie zgodnie z dyrektywami rządu i z rozkazami naczelnego wodza w konspiracji, były właśnie Narodowe Siły Zbrojne. One nigdy tych reguł nie złamali. A opowieść się stała, że to byli ludzie, którzy byli warchołami, działali wbrew. Oni właśnie nie działali wbrew. Później po Stalinie, gdy są trudności, dlatego że Narodowe Siły Zbrojne, tak jak szereg innych organizacji, które przedtem starały się za karę, zostały oszukane. Umowa, która została podpisana przez generała Komorowskiego i przez zaplecze polityczne Narodowych Sił Zbrojnych, nie została do końca wykonana. AK-owcy oszukali NSZ-owców. Tam chodziło o sprawę nie jakiejś wielkiej wagi, natomiast chodziło o nierozbicie zdatnej organizacji, która mogła wejść na podstawie instrukcji naczelnego wodza na zasadach autonomicznych, żeby nie rozformować jednostek, nie nadawać im nowego dowództwa, bo jeśli przez kilka lat żołnierze są zżyci ze swoją kadrą dowódczą, zupełnie inaczej będą się później sprawować w walce. To jest zupełnie naturalne. Po to ludzie idą do wojska, żeby mieć swoich przełożonych, żeby ich poznać, żeby przełożeni poznali ich i tak dalej. To samo jest tu. To nie zostało wykonane. W znacznym stopniu wszędzie tam, gdzie wyższe stopnie byli NSZ-owcy, lepszy staż wojskowy, byli pomijani w awansach, usuwani ze stanowisk bardzo szybko. To samo także stało się powstanie w zgrupowaniu Chrobry 2, gdy NSZ-owskie dowództwo potrafiło stworzyć zgrupowanie z niczego, uzbroić się i trzymać najważniejszy posterunek powstańczy na stronie zachodniej i utrzymać do końca powstania, tak jak wspomniałem generał Montelich ocenił. Wy jedni nie oddaliście Niemcom w powstaniu ani pięci ziemi. Co to znaczy wy jedni? Znaczy, że wszyscy inni gdzieś ustąpili, wszyscy inni gdzieś przegrali. A zgrupowanie Chrobry 2, gdzie rozpoczęło walkę, tam skończyło na skutek kapitulacji. I dowództwo zgrupowania Chrobry 2 zostało zmienione na dowództwo AK-owskie w drugiej połowie sierpnia 1944 roku. Na szczęście nie do końca. Duża część tych jednostek NSZ-owskich niższej rangi zachowała swoje dowództwo. Ale to była postawa nieładna. Tak się nie powinno postępować. Tym bardziej, że nie było ku temu żadnych powodów, żeby te formacje rozbijać i zmieniać im kadrę dowódczą. Gdy plany powstania opracowywano od samego początku, od grudnia 1939 roku, zostają zmienione w sposób radykalny, w marcu 1944 roku Warszawa jest wyłączona całkowicie z planów powstańczych. Po tym, jak się okazywało w walkach frontowych, po Stalingradzie, a także w innych miastach na wschodzie, tam gdzie była uporczywa obrona, te miasta były zamieniane w kupę gruzów,
Warszawa, żeby ochronić ludność cywilną, to jest w końcu centrum kraju, stolica nie tylko polityczna, ale centrum naukowe, kulturalne, społeczne, we wszystkich właściwych wymiarach, zasoby archiwalne, zasoby dzieł sztuki, których i tak mieliśmy mało po wszystkich wojnach wcześniejszych. Na zachodzie małe, drobne miasteczko ma swoje archiwa V-VI wieku, czasami jeszcze czasów Imperium Rzymskiego. A w Polsce mamy pojedyncze dokumenty z okresu średniowiecza. I z tego się cieszymy, jak mamy dzieci, bo jest jakieś nadanie, jest jakiś dokument, jest relacja jakiegoś miasta, czy założenie jakiejś parafii, czy klasztoru. Już jest to bezcenną wiedzą. Dlatego tym bardziej wiadomo założenie, żeby Warszawę chronić. Więc na marcu 1944 roku Warszawa jest całkowicie wyłączona z planów powstańczych. Za tym idą rozkazy wykonawcze. Skoro w Warszawie powstania ma nie być, a w Warszawie są zgromadzone duże zasoby broni, która nie jest wykorzystywana, należy tę broń wyciągnąć z magazynu, przekazywać w teren, tam gdzie są oddziały partyzanckie, gdzie narasta akcja burzy, żeby te zasoby zostały użyte. Wysyła się część kadry dowódczej w teren, część oddziałów, tych lepiej przygotowanych. To skoro Warszawie nie są potrzebni, nie mają broni do spełnienia, trzeba to zrobić gdzieś indziej. I mamy 7 lipca 1944 roku. Wywieziono z Warszawy 900 pistoletów maszynowych z olbrzymimi zasobami amunicji. W następnych dniach, to trwa aż do momentu, kiedy decyzja zapada o powstaniu w Warszawie, czyli tydzień przed powstaniem, to samo w sobie jest tragedia. Przez tydzień to można przygotować się do fajnej randki, nie wiem, można zaplanować sobie w czasy w lecie, wykupić gdzieś tam. Ale tydzień na przygotowanie wielkiej operacji wojskowej to jest nonsens. Ile powstańcy mają pistoletów maszynowych w momencie rozpoczęcia walki? Ile sztuk? 608. Tu 900 wywiezionych jednorazowo, po kilkadziesiąt sztuk wywożonych w kolejnych dniach, do tego olbrzymie magazyny broni, które zostały założone na terenie, który nie był terenem operacyjnym powstania, gdzie od razu te tereny zostały opanowane przez Niemców. Na dalekiej Woli, ulicy Leszno, około 900 pistoletów maszynowych z całym z amunicją, zapasy granatów, części zamiennych, dostały się w 1947 roku w ręce bezpieki. Komuniści te wykopali podczas budowy nowych domów. Czyli łącznie z tych wszystkich zapasów, które miała AK w Warszawie, do powstania poszła 1/3 zasobu. 1/3 wywieziono, a 1/3 pozostała w ziemi. Nigdy nie użyto, bo nie można było z tego skorzystać. Także zasoby magazynowe Narodowych Sił Zbrojnych, które były umieszczone na obrzeżach Żoliborza, w stronę Puszczy Kampinoskiej, a teren, który wydawał się bezpieczny w małych miejscowościach, tak Puszczański. Te magazyny były rozdzielone na małe części. Także z tego nie skorzystano, bo ten teren nie dostał się pod panowanie powstańców. Czyli powstańcy ruszyli do powstania bez tego, co było najważniejsze. Tak naprawdę bez broni. Z 22 tysięcy ludzi, które rzucono 1 sierpnia do walki, około 10-15% zginęło na miejscu. Żaden z celów operacyjnych wytyczonych przez dowództwo powstania, zdobycie poszczególnych obiektów, nie został zrealizowany, bo nie było tak naprawdę czynu. Sojusznicza organizacja, scalona z Armią Krajową, Narodowe Siły Zbrojne, 1 sierpnia 1944 roku prowadzi rozmowy na dwóch płaszczyznach. Jedna część rozmów odbywa się z generałem Komorowskim, dowódcą AK i jego sztabem. Tę rozmowę prowadzi podpułkownik Albin Walenty Rach-Lesiński, dowódca NZ AK. I drugi poziom rozmów odbywa się z generałem, wtedy jeszcze z pułkownikiem Antonim Kuścielem, pseudonim Bolder, komendantem okręgu warszawskiego AK. NZ-owcy już wiedzą, co się dzieje. Była przecież 28 mobilizacja, która została rozpędzona, została odwołana. Jest cały czas ruch na mieście. Wchodzą rozkazy.
Więc mają wiedzę, także wywiadowczą, ale rodzinną od kolegów, od przyjaciół, że jest w Warszawie szykowane powstanie. Na pytanie zadane generałowi Komorowskiemu, ci ludzie, którzy z nim rozmawiali, uzyskują odpowiedź, czyli dowódca Narodowych Sił Zbrojnych. Żadnego powstania w Warszawie nie będzie. 1 sierpnia 1944 roku rano o godzinie 11. Tego samego dnia, mniej więcej o tej samej godzinie, pułkownik, później generał Montem, mówi tak, dziś rozpoczynamy powstanie o godzinie 17. Nie dano im czasu na przygotowanie. Przecież koncepcja była wcześniejsza. 7 dni przed wybuchem powstania zapadła decyzja. Wszystkie plany operacyjne poszły w rozsypkę. Warszawa ma nie być i teraz nagle Warszawa ma być. Nawet przez te 7 dni wcześniejsze, przed wybuchem powstania, można było te powstańcze magazyny rozładować, tę broń rozdysponować po placówkach. Może część by wpadła w ręce niemieckie, może jakieś straty byśmy przy tym ponieśli, bo to byłby nadmierny ruch na ulicach Warszawy. Ale duża część tej broni byłaby w powstaniu jednak wykorzystana. Tego nie wykopano i nie rozdysponowano po tych placówkach, które miały rozpoczynać walkę. Tego nie zrobiono. Nie powiadomiono też sojuszników, że mamy powstanie, szykujcie się, wyciągajcie też swoją broń. Tego nie zrobiono. Czyli wybucha powstanie w sposób, no, może nie całkiem chaotyczny, ale niewątpliwie nieprzygotowany. I przede wszystkim naruszono dwie najważniejsze rzeczy, które były czymś pewnikiem niedoruszenia samego